Ze mną szkoleniowiec Darka Senka, Michała Cieślaka i innych pięściarzy, Adam Jabłoński. Witam serdecznie. Serdecznie witam. Już za nieco ponad dwa tygodnie Darek Senk wraca na ring po ostatniej porażce. Zmierzy się z Markiem Matyją w Międzyzdrojach. Widzę, że mimo upałów i niesprzyjającej pogody do treningów ostro zasuwacie. No właśnie, a w trudnych warunkach takich wykuwa się znakomitą formę, także pracujemy ciężko i myślę, że będzie widać tego efekty w Międzyzdrojach. Co próbowaliście zmienić u Darka? Bo wiadomo, że teraz ta walka najbliższa pokaże, co dalej z Darkiem Senkiem. To jest, można powiedzieć, pojedynek o wszystko. No tak każdy to nazywa, ja bym tego tak nie nazywał, po prostu jeżeli pracujemy, mieliśmy ten troszeczkę więcej czasu na przygotowania, właściwie to dużo czasu, teraz bierzemy pełną odpowiedzialność za przygotowania Darka, także myślę, że Darek będzie w znakomitej formie, dadzą bardzo dobrą walkę. Jest różnica, bo teraz mieliście wystarczająco długi termin, wiedzieliście o rywalu, była data, było można wszystko przepracować. Wcześniej do poprzednich pojedynków to były takie chwilowe wasze spotkania, gdzie no, nie ma co mówić, nie byliście do końca zgrani. Nie, no to można powiedzieć, że to był epizod, także to nie można nazwać jakimiś przygotowaniami, żeby ktoś nas rozliczał za te przygotowania. W tej chwili bierzemy odpowiedzialność za te przygotowania i po prostu liczymy. Nie liczymy, jesteśmy przekonani, że będzie zwycięstwo. Co w tym pojedynku będzie grało kluczową rolę? No przede wszystkim głowa. Darek będzie przygotowany fizycznie dobrze. Tu skupiliśmy się na naszym podwórku, jeśli chodzi o sparring partnerów, ale uważam, że ma bardzo dobrych sparring partnerów w osobach Podłuckiego i Kulińskiego. To są twardzi zawodnicy i myślę bardzo wartościowi. To wszystko dobrze wygląda. Jest Podłucki, jest Kuliński i jest taki twój, jak ty to mówisz, lokalny czempion. Też chłopak charakterny, wie po co wchodzi do ringu. No Darek go tam chyba smyrnął dosyć mocno, bo mówiłeś poza kamerą, jak rozmawialiśmy, że poszedł nos, poszedł łuk, także tutaj nie ma taryfy ulgowej. No nie ma taryfy ulgowej, typowo bokserskie kontuzje, także poszedł nos, poszedł łuk, a także tam nie było żadnej złośliwości. On uzupełniał po prostu tych dwóch sparring partnerów, także kurczę, no wykruszył się, będę musiał pomyśleć o następnym, ale... Ale macie jeszcze dwa tygodnie, nie wiem, ktoś jeszcze tu przyjedzie do Radomia, ktoś jeszcze pomoże, czy głównie bazujecie na tych dwóch zawodnikach? Dalej skupiamy się, tak jak mówiłem wcześniej, skupiamy się na tych dwóch sparych partnerach. Oprócz tego mówię, że na te ostatnie rundy dochodzą jeden bądź dwóch zawodników z boksu amatorskiego, także jest wszystko tak, jak powinno być. Rafał Wojda też uczestniczy w tych przygotowaniach? No oczywiście, że tak. No, to wszystko robimy wspólnie z Rafałem, także nie ma takiej możliwości, żeby coś ktoś oddzielnie robił. Razem tworzymy team, razem odpowiadamy za przygotowania, no i razem będziemy się, miejmy nadzieję, cieszyć ze zwycięstwa. Rozmawiałem kilka dni temu z Markiem. Mówi, że ma bardzo dobry obóz, dobrych sparring partnerów. Pewnie wiesz, kto mu w tych sparingach pomaga. Szykuje się naprawdę interesująca dla kibiców walka. Tak, oczywiście. Wiem, że ma mocnych sparych partnerów, mocne przygotowania. Zresztą to jest bardzo sympatyczny człowiek, ma bardzo dobrego trenera, także wiem, jestem pewny, że będzie dobrze przygotowany i jestem pewny, że będzie bardzo dobra walka. No i tu no każdy wiadomo, że zawodnik nie powie, że wchodzi do ringu, żeby przegrać, tylko zarówno Darek Senk jest pewny swojej wygranej, jak i przeciwnik. Także czekamy na walkę z niecierpliwością. Cała gala w Międzyzdrojach ma fajną otoczkę. Jeżeli chodzi o mnie, to byłem w Międzyzdrojach bodaj raz czy dwa razy i tam jest fajny urok, bo tu jest boks, ale tu są wakacje, tu jest morze, tu jest plaża. Walka, gala, ale przy okazji też chwila odetchnienia. No będę tam trzeci raz, wcześniej byłem w Ostródzie, no tak masz rację, że to jest taka specyficzna atmosfera, morze, turyści, kurczę, amfiteatr, no bardzo, no to coś ciekawe widowisko sportowe. To teraz, Adam, nie mógłbym się ciebie nie zapytać o Michała Cieślaka, bo ja już powiem ci, że sam nie wiem, co jest i jak jest, bo odpalam Facebooka, widzę, jak Michał ma zdjęcia jakieś na stadionie miejskim w Radomiu. Ludzie się pytają, czy Michał boksuje w Radomiu 9 września. Niektórzy mówią tak, niektórzy mówią nie. Kilka dni temu coś mi się obiło o uszy, że Michał ma podobno jakąś kontuzję i będzie na dłużej wykluczony. Może ty coś więcej wiesz, bo ja ci powiem, że ja jestem tym wszystkim skołowany, już nie wiem, kogo mam słuchać.
No dokładnie, ja co mogę powiedzieć, ja nie jestem upoważniony, żeby się wypowiadać w sprawach osobistych, w sprawach sportowych Michała. On jeżeli przychodzi na trening, wykonujemy jakąś tam jednostkę treningową, a z tego co wiem, to w grudniu kończy mu się zawieszenie i wtedy myślę, że pomyślę o poważnym boksie. Ale słyszałeś coś o kontuzji jakiejś poważnej? Nie, nic nie słyszałem, nic nie słyszałem, nie będę, jeżeli może gdzieś jakieś plotki były, to ja nie będę ich powielał, dlatego że nie jestem pewny, także nic nie słyszałem i po prostu nie wypowiadam się na ten temat. Trenuje Michał u Ciebie? Był w ubiegłym tygodniu, były 3 razy u mnie na treningu. Dobra, dłużej Cię już nie będę przepytywał, pytał. Miejmy nadzieję, że Michał szybko wróci do boksu. Dzięki za rozmowę i oczywiście dobrej walki Darka w Międzyzdrojach. Tego i życzę Darkowi, ale również i Wam, Tobie i Rafałowi. Dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich do oglądania walk z Międzyzdrojów.